O, cześć wszystkim. Jestem w Holandii. Sobie jadę drogą rowerową i nagle napotkałem na owiec. Tyle owiec to ja jeszcze nie widziałem. Chyba że w Discovery Channel. Może mocno wiać w mikrofon, ale to tylko dlatego, że bardzo szybko jeżdżę. Po prostu bardzo, jestem flashem rowerowym. Macie rację. Te filmiki wyglądałyby o wiele ładniej, gdybym nagrał to za dnia, kiedy świeci słońce, a nie tak jak teraz. Przepraszam, ja tutaj nie tylko odpoczywam w Europie, a jeszcze staram się zarobić trochę. Jeszcze troszeczkę dorabiam, tak powiem. Także nagrywam wtedy, kiedy jest malutka taka możliwość. O tej porze to ja bym już spał dawno, ale bardzo mi się podoba miasto Roermond w Holandii. Jestem tutaj już trzeci raz. Ma to miasto dobrą lokalizację. 100 metrów w jedną stronę przejedziesz, jesteś w Belgii. 100 metrów w drugą stronę przejedziesz, jesteś w Niemczech. A 100 metrów w trzecią stronę pojedziesz i będziesz w Lidlu w Roermondzie. To zauważyłem, że te drogi rowerowe trochę inaczej wyglądają niż w Polsce. To taka prawdziwa jezdnia rowerowa. Nawet ma podobne oznaczenie jak prawdziwa jezdnia dla samochodów. A jeszcze taka ciekawostka, że drogami rowerowymi jeżdżą nie tylko same rowery w Holandii, a jeszcze do tego motorowery. To dla mnie był podziw, bo trochę jest różnica prędkości roweru a motoroweru. No motorower, taki skuter, wiecie o co chodzi, nie? Taki, który ma silnik o pojemności tam koło 50 centymetrów kubicznych. Staram się wyglądać mądry, ale podejrzewam, jak głupio teraz wyglądam. Ale co mnie to obchodzi? Tak, teraz uwaga, SO Express. Jeżeli oglądacie z Holandii moje filmiki, to znacie numer mojego konta, nie? Żeby przeleć mi za reklamę, nie? Wiecie o co chodzi. Jesteśmy dorosłymi ludźmi. Wiecie o co chodzi, nie? SO Express. Opowiem wam, jak nieładnie zrobiłem. Przejechałem dzisiaj z Niemiec. Zaparkowałem na parkingu przy stacji paliwowej prosto w Roermondzie. I przywiozłem dużo śmieci, które mi się uzbierało już w kabinie. Kabina ciężarówki jest moim drugim domem. No i tam jem, korzystam się z niektórych rzeczy i dużo śmieci z tego zostaje. No i tam mi się uzbierało dwa worki śmieci. I nie miałem nawet gdzie to wyrzucić. Wszystko na szybko dzisiaj było. Miałem cały czas jechać. A na parkingach przy autostradzie śmietniki były całe zawalone śmieciami. Albo śmieciem, jak prawidłowo powiedzieć. Jestem już tyle w Polsce, a nie znam takich prostych rzeczy jak powiedzieć i robię błędy. Dobrze, czyli uzbierało mi się dużo śmieci, nie miałem gdzie wyrzucić w Niemczech i przyjechałem do Holandii i wyrzuciłem tutaj śmieci w śmietniku. Patrzcie, już wam pokazuję, action. W Holandii są śmietniki wszędzie, tak samo jak w Polsce. W Polsce chyba nawet więcej śmietników, wszystko ładnie, pięknie, wygodnie, a w Niemczech tego nie zauważyłem. W Niemczech, w miastach, żeby znaleźć jakiś śmietnik, żeby tam coś wyrzucić, no to trzeba prawdziwą akcję poszukiwania zrobić. Jakiegoś znaleźć detektywa, żeby mi znalazł ten śmietnik. Wszystko jest prywatne, są jakieś tam śmietniki, ale wszystko pozamykane na kłódki. Ej, gdzie śmietniki?
przy przystankach autobusowych, wzdłuż chodnika. Ej, Niemcy, gdzie wasze śmietniki? Ja chcę wyrzucić śmieci. Przecież nie jestem po prostu takim kierowcem, który przyjechał z Polski, tylko przywożę do was dostawy. Ej, dajcie śmietników więcej w Niemczech. No, bardzo bym prosił. Gdyby zaistniała taka możliwość, byłbym wdzięczny. W ten sposób lepiej chyba powiedzieć. Także na razie w topie krajów, które mi się podobają w rankingu, już wpisane Polska i Holandia. Na razie to najlepsze kraje, w których byłem. Fanów mam wszędzie. Bardzo to jest miło. A teraz nie wiem, co on miał na myśli, ale lepiej wsiadać na rower, jak mówi Don Guralesco, i jechać. Okej, znowu wsiadam na rower. Taka sytuacja ze śmietnikami. Po co ja to opowiadam? Nie wiem. Po prostu mi się zachciało i już wam o tym od razu powiedziałem. Przecież to jest mój vlog i bardzo, bardzo ładnie o tym opowiedziałem. I już nie mówię o tym, że miliard błędów popełniłem, ale najważniejsze, że to, co powiedziałem, zrozumieliście i my jedziemy dalej. Jeszcze mam zaplanowane odwiedziny. Jeszcze chcę dzisiaj pojechać nad jezioro, tutaj blisko. Jak to się nazywa przy muzułmańskim tym kościele? Muzułmański kościół, jak się nazywa? Po naszemu to mieczeć, a ja nie wiem, jak to u was się nazywa. Przy tej cerkwie muzułmańskiej, nie wiem, jak powiedzieć, żeby muzułmanów nie obrazić i żeby to prawidłowo brzmiało. No czyli, no wiecie, o co chodzi. I ja tam jadę. I tam obok jest ładne jezioro. Nie wiem, czy tam coś widać o tej porze, bo ja byłem za dnia jeszcze kiedyś. Była zima i było zimno. Była zima, zimna, chłodna. Ja tam byłem. Teraz prawdopodobnie tam jest bardzo ładnie, pięknie. Teraz... Wow, jakie auto. Czekaj. No szczerze powiem, jest trochę szybciej ode mnie. Kończę nagranie, bo muszę spojrzeć na mapy Google'a, bo coś mi podpowiada, że ja bardzo dobrze jadę, ale nie w tą stronę. Holandia jakaś jest wesoła. Patrzcie, różnokolorowe jakieś tutaj coś. Dużo artystycznych różnych rzeczy tutaj, różnokolorowych, pomników jakichś. Wow, zobaczcie. Nie wiem, co to jest, ale działa to na mnie jak na dziecko. Od razu reaguję, wow, i już patrzę z otwartą buzią. Dobrze, muszę sprawdzić, czy dobrze jadę. A jeszcze lepiej wyjechać na drogę rowerową, żeby mnie policja nie zgarnęła. To jest ten kraj, kiedy się nie boisz, że ciebie zgarną z ćmikiem. No wiecie, o co chodzi, jakie w Holandii ćmiki bywają. Że się nie boisz, że zgarną cię z ćmikiem, tylko się boisz, że cię zgarną za to, że rowerem jeździsz po chodnikach. Taka sytuacja. Bo rowerami się jeździ tu, a pieszy chodzą tu. Tu akurat, gdzie latarka świeci. Patrzcie, jakie efekty tutaj mam. Tutaj się jeździ rowerem, tutaj się chodzi nogami. tak stwierdziłem. Zobaczcie, jak ładnie przejeżdża auto. Bardzo ładnie, co? Chodzi mi o jakość nagrywania tą kamerą. Od razu wam powiem, ja nie jestem ani pod jointem, ani pod alkoholem. Ja po prostu się cieszę, kiedy mam możliwość odwiedzić to przepiękne miasteczko Roermond w Holandii. Co mogę powiedzieć o tej ławce? Albo dla dwóch szczupłych, albo dla jednego grubasa. Co on sobie pozwala? Wyprzedził mnie. I to
nie było tak, że on po prostu przyjechał, bo po prostu szybciej jechał. Nie, on przyjeżdżał. Zerknęłem na niego tak. A on zrobił tak. Nawet nie patrząc na mnie. Czyli on dobrze wiedział, co on robi. On dobrze wiedział, że wyprzedza mnie. Taki cham. Ja bym tak nigdy w życiu nie zrobił. Słuchajcie, ja już nie wiem, co o tym jeszcze można powiedzieć. Ja i tak już za dobrze pożartowałem o tym przyjeździe chłopaka rowerem. I od razu powiem, dla niektórych, którzy piszą w komentarzach, że o, Juri, musisz prościej patrzeć na świat, nie doczepiać się tam do różnych rzeczy. Ja się nie doczepiam, po prostu mam takie poczucie humoru. Chciałem jeszcze coś mądrego powiedzieć po angielsku do tego, co powiedziałem, ale nic mi teraz do głowy nie idzie. I teraz proszę ludzi, którzy się nakręcają odnośnie muzułmanów i różne brzydkie rzeczy o nich gadają, to proszę się odsunąć, bo zaraz wam pokażę miejsce, gdzie oni się modlą. Muszę się przyznać, że wygląda ta budowla dość nietypowo i nawet ładnie. Jeżdżę trochę tutaj po Europie i trochę widzę tutaj ludzi, którzy spowiadają islam. Z wózeczkami sobie spacerują, jak widzieliście. I normalnie żyją, jak normalni ludzie. Robiłem dostawy na budowie już wielokrotnie, na różnych budowach. Napotykam na muzułmanów. Wiecie, nie? Że to są różne narodowości, którzy spowiadają tą religię. Żadnych problemów. Wszyscy są ludzie jak ludzie, każdy ma swój charakter. O religii tam nie gadamy za bardzo. Ja robię swoją robotę, oni robią swoją robotę. Przywitaliśmy się, załatwiliśmy sprawę, rozładunek, załadunek, podpisy, nara, do widzenia. Tutaj miałem akurat w Roermondzie, ja sobie szedłem ulicą i w moim kierunku szła kobieta, taka cała w tym tradycyjnym ubraniu, tylko twarz była otwarta, z piątką dzieci czy coś takiego. Ona ładnie ubrana, czyściutko ładnie ubrana. Dzieci też, dzieci w różnym wieku. Tam ktoś w wózeczku był, jeszcze obok dzieci biegały. Rzuciłem wzrok, no ale tak, tak tylko. A ona już to zauważyła i się przywitała. Powiedziała hello i uśmiechnęła się. No i co? Ja przejechałem nad jezioro i tak to wygląda. Proszę bardzo, jezioro w Roermondzie. Jestem blogerem 80 level. Może spróbuję rowerem bliżej podjechać i latarką poświecić. Może lepiej tak będzie widać. Żartuję, nie będę tak robił. Przecież nie jestem wariatem. Nie, jednak nic nie widać. Ej, może ty mi tu poświecisz? Nie? Dobrze. Żadnej tutaj pomocy. Teraz bardzo się cieszę i doceniam tą przepiękną możliwość trochę pojeździć po różnych krajach i zobaczyć, jak tutaj ludzie mieszkają, co doceniają. Taka filozofia tutaj na ławce się odbywa. O tej godzinie to już większość śpi i na dworze jest tak cicho, spokojnie. Mniej samochodów jeździ, jest czystsze powietrze i taka cisza. I czasami tylko jakaś malutka kaciuszka zrobi tak. Żebyś nie zapomniał, że nie jesteś tutaj sam przecież. Jeszcze my tutaj jesteśmy. Świat jest taki piękny, a my ludzie robimy z tego jakieś zło. Tworzymy zło, sami sobie wymyślamy jakieś problemy. Z pośpiechem jedziemy, na kogoś trąbimy.
z kimś kłócimy się, człowiek prosi o pomoc, my nam łatwiej mu wytłumaczyć, dlaczego mu nie pomożemy, niż w 2 sekundy pomóc. A jeśli wszyscy się uspokoją, wyluzują, będą jeden drugiemu bratem, ani wrogiem. Mi się podoba bardzo raper Jeden. Chodzi nie o to, że jeden tam raper mi się podoba. Raper ma pseudonim Jeden i on śpiewa w swojej piosence: cały ten świat to jest mój dom, każdy to dla siebie brat, a nie wróg, bo... No i tam dalej. Kiedy ludzie mają tą spójność i trzymają się razem, jest moc. A jak każdy jest osobno, każdy w swoim telefoniku, w swoich super mega ważnych sprawach, które nie warte nawet jednego grosza, kiedy ludzie idą po głowach, żeby zarobić 2 grosza albo dostać jakąś robotę, no to nie bardzo dobrze. Jak było wesoło 2 sekundy temu, to teraz już poważne tematy poszły. Jakiś dziwny jest ten napój. Kurczę, kamerę zapomniałem.